Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę menadżera Cristiano Ronaldo w fc 24 przed nami pora na kolejny odcinek. No i dzisiaj zaczynamy naszą pracę w sportingu. Po poprzednim odcinku zakończyliśmy pierwszy sezon, który oczywiście spędziliśmy trenując koronę Kielce tam zgarnęliśmy im wicemistrzostwo polskie, więc na pewno mogę powiedzieć, że to był duży sukces. No i potem właśnie wiedziałem, że będę chciał gdzieś zmienić miejsce może powiedzieć, gdzie będziemy pracowali. I czekałem na jakąś taką super ofertę, i nadarzyła się ta super oferta, czyli Sporting. Sporting, oczywiście, to klub, który na pewno znaczy bardzo dużo dla Cristiano Ronaldo, więc fajnie będzie można ich tutaj, właśnie. Że fajnie będzie, że można będzie ich tutaj trenować. Źle tak to powiedziałem, troszkę ale mniejsza o to. Tak wyglądasz skład. No, mam tutaj właśnie dwie rzeczy, które bym zmienił, jeśli chodzi o transfer: albo nowy lewy obrońca, albo nowy bramkarz. Bo Fresneda by. Też overallowo nie jest za wysoko z nim, ale on ma te 19 jednak lat. Winagre ma 25, a Izrael ma 24. Więc właśnie zastanawiam się, zastanawiam się, na co wydać te pieniądze. Czy pójść po kupno bramkarza, czy lewego brońcę? Tutaj mamy nazinio, no jakby się fajnie rozwijał. On potencjalnie mógłby być naszym lewym brońcą w przyszłości. Sam nie, naprawdę. Wydaje mi się szczerze, że ważniejsze jest, mieć, waż, ważniejsze jest mieć dobrego bramkarza, niż dobrego lewego obrońcę. Dlatego wydaje mi się, że powinienem pójść po nowego bramkarza. A Izraela nie chce mieć jako rezerwowego, tylko go sprzedać. Więc yy, mielibyśmy około 40 milionów i potencjalnie moglibyśmy pójść po zakup bramkarza. Chyba że, na przykład, nie wiem, załóżmy, że znajdziemy fajnego bramkarza tutaj, to wtedy bym wydał pieniądze na lewego obrońcę. Ja bym znalazł fajnego bramkarza, który nie ma klubu, na przykład. Więc muszę pomyśle, pomyśleć właśnie tutaj nad tym, jaki, jaki sposób to zrobić No zobaczymy, tutaj będzie jakiś bramkarz, który mógłby być opcją fajną dla nas. Czy jednak no właśnie tutaj nie będzie jakiejś opcji. To jest Loris Karius, ale... No jednak musimy mieć lepsze ogracze. lepsze bramka niż Loris, Loris Karius oczywiście. Pawlenka, też cały czasu dobry bramkarz. Bałym Werder Bremen, miał swoje najlepsze lata, ale... Właśnie też wiem, miał najlepsze lata. Sergio Rico... Też spoko, ale myślę, że mogę kupić lepsze. A ja właśnie tutaj chcę znaleźć bramkaże, który może być lepszy niż to, co jakby, niż jakie ja właśnie mogę kupić. No bo jednak mogę kupić na pewno lepsze bramkaże niż, niż jakikolwiek z, z tych zawodników, więc na pewno będziemy szukali bramkarza, A zobaczmy lewych obrońców, właśnie. Trzeba jakiegoś tutaj lewego obrońcę znajdziemy, ciekawego. A chyba zawodnik górnika z zabrze, jeśli się nie mylę. Ogólnie chyba. Ekstra klasią gra A wahadłowy jakiś No nie, niezbyt się to udało Więc no tak jak mówiłem Pewnie pójdę po to bramkarza Nie wiem zbytnio o kogo, jakby nie mam jakiegoś Jakiś cel, może powiedzieć Jakieś Nie wiem, jakieś moje marzenie Jeśli chodzi o, o jak się chodzi o Bramkarza, jakby nie mam jakiegoś bramkarza, którego mega chcę ściągnąć, więc nie wiem Poszukam po różnych ligach Jakiegoś właśnie golkipera. Wydaje mi się, że No nie, najlepiej jest no żeby jak to był dobry bram bramkarz, więc w sumie no nie wiem właśnie, ale wolałbym, żeby najpierw to był w miarę bramkarz dobry i młody właśnie już, dlatego no nie wiem, czy jest kogoś takiego znajdziemy. W Belgii w sumie on będzie najdługo grał w e, chyba... ten zawodnik chyba był kupiłem przez, przez Chelsea, chyba mi się wydaje, ale jak już mówiłem o Van de Vurcie. tak, Van de Vur, to jest zawodnik, który chyba będzie w Lipsku grał, ale on właśnie chyba jeszcze ten sezon grał w Belgii, ale będzie grał w Lipsku. Championship możemy zerknąć z Premier League. Muszę właśnie tutaj zobaczyć czy znajdę jakąś osobę, którą kojarzę, może właśnie mieć dość duży talent Premier League. Gabriel Slonina, on niedawno trafił do Barnsley chyba a wypożyczeniem, ale chyba nie, Werbrugge. No Werbrugge to też bramkarz, który może być ciekawą opcją. On, on był podstawowym bramkarzem też Holandii na Euro. A może ciekawą opcją na pewno, więc on jest właśnie na pewno opcją. Pierwsza liga francuska. Alemdar, on swojego czasu był w miarę w, tych, w EA, w dawniej FIFA, utalentowany, ale tutaj nie wiem szczerze, ale może nie. Restes, Restes właśnie, na chyba był bramkarzem na Igrzyskach Olimpijskich Francji, więc on też byłby na pewno fajną opcją. Bundesliga. Czy tutaj ktoś jest taką ciekawą opcją? Tajemna wykazuje wielki potencjał, ale no nie wiem. Mam wrażenie, że tamte dwie opcje będą lepsze: albo Verbruggen, albo Restes. Liga holenderska. Czy tam mamy mam jakichś ciekawych młodych bramkarzy? No z tej chwili patrzyłem to chyba nie. Liga włoska teraz. Tam wykazuje wielki potencjał. Nie ukrywam, że nie kojarzy go. Chyba, że go właśnie tutaj w grze Roma sprowadziła. Ale chyba nie będę. Chyba innej inne właśnie. Tak, żartuję. Ten Verbregen dalej. Czy to jest? to są wydaje się, że na obecną chwilę lepsze opcje w Ekstraklasie. No chyba, chyba nie ma jak tak sobie się. Choć ten Dziekoński. A nie, on ma 64 overa, to nie. Wątpię, że tutaj znajdziemy jakieś lepsze bramkarza, szczerze, więc wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że idziemy dalej. Chyba jeszcze nam została. No, w sumie, możemy zobaczyć nasze lidze, ale nie wiem, nie przypominam sobie tutaj zbytnio kogoś. Arabii Saudyjskie to młodzi bramkarze zbytnio pewnie nie, bardziej starsi, bym szukał, A właśnie chcę w miarę młodego i dobrego. I Turban chyba. Nie, nie, on nie bronił, chyba on był na igrzyskach, jeśli się nie mylę. Chyba ten tenas, jak, tak takim się nazywał ten bramkarz PRZ, który właśnie był stałym bramkarzem. No, te dwie opcje właśnie mi się podobały. Verbringen czy Torestes. Wydaje mi się, że to mogą, że to mogą być właśnie fajne opcje. Dlatego poczekam, jeśli żaden z nich nie będzie dobrą opcją, no to poszukam t, troszeczkę może być starszych już zawodników jednak. A na razie... Personalizować nie będę, więc możemy po prostu przejść dalej. Jeśli się nie mylę, dałem w miarę dużo zawodników, tych, których chciałem na wypożyczenia, na listy transferowe, więc to mam w miarę z głowy. Estevez no, jego nie chcę sprzedawać, ja bym go chciał wypożyczyć. Dariusz Hugo to on właśnie do Unionu Berlin. Muszę się zastanowić, może nie. Chciałbym tak, jakby wypożyczyć go gdzieś gdzieś na 100%, będzie minimum rezerwowym, a najlepiej podstawowym graczem. Izrael, no nie, nie będę jakichś zawodników w zamian chciał, jak po prostu chcę tylko i wyłącznie gotówkę, więc, więc nie. A czy ja damy STBS-a na wypożyczenia czy transfery? Do wypożyczenia, no dobra, no właśnie, do wypożyczenia. Teraz mam ofertę właśnie PSV. Nie wiem, nie wiem. Ribeiro, czy Ribeiro nie chce sprzedawać w sumie, więc, więc nie. Izrael. No też ponownie by nie chcę wymian żadnych, tylko, tylko gotówka. Estevez Wolves no byłby to ciekawy kierunek, bo wiemy, że Wolves lubi tych Portugalczyków sprowadzać. Ale myślę, że jednak też to nie jest zespół, w którym będzie pewne, że on będzie grał. No i mamy ofertę już gotówka, można powiedzieć. A więc spróbujmy to jeszcze troszeczkę zgarnąć więcej. Może się uda od Romy za Izraela. Rozmowy spełzły na niczym od razu. No dobra, czyli będę wiedział, że pewnie trzeba znacznie mniej prosić. No dobra, Moreira. No, myślę, że właśnie w Porto też to jest za dobry klub na niego, więc pewnie tam by nie grał zbytnio dużo. Oferta na Fatawu. No, Fatawu to już jest, to już jest zawodnik, do którego wypożyczyłbym do mocniejszej drużyny, ale na pewno nie do PSG, bo to jest za mocne. Tak? Everton, no, Wy macie, czy jemu. Nie miałem mówić rzeczy, myślałem, że może wiek poszedł w górę, bo nagle Everton mniej zapłacił, więc myślałem, że coś się może zmieniło. Spróbujmy może 14,5 na przykład tutaj, a tutaj minimum jakieś 10, 10 był może. Oferta wypożyczalna z Benfica, kolejny zespół, który jest... Po prostu za mocny. Mamy ofertę od Bragi. No nie będę zasilał naszych rywali, ale wiadomo, że najbardziej patrzę na Benfica i na Porto jako naszych największych rywali, ale Braga to też zespół, który nie, nie chcę skreślać na pewno. Moreira do Feyenoordu. Nie, naprawdę chcę po prostu jakby taką mieć stuprocentową pewność, że właśnie to będzie zespół ten idealny może być po części, żeby zawodnicy tam mógł, mógł, do, mógł dostawać dużo minut po prostu. Fata do Arsenalu. Też mam wrażenie, że to jest za mocny jednak zespół. Tam myślę, że maksymalnie by grzał ławkę. Oferta pożyczenia W do... Roma to już jest opcja. Wydaje mi się, że Roma to już jest realna opcja na grę. Tak mi się wydaje, prawda? Dlatego spróbujemy mu zgarnąć to wypożyczenie. Stewers, no i to jest właśnie opcja. Taki zespół jak Sport, tak, to jest zespół, który na pewno będzie tam miał minuty i nawet myślę, że będzie podstawowym graczem, nawet myślę. A nie udało się sprzedać Izraela dalej To nic, i tak jeszcze nie mam nowego bramkarza, ale mam tutaj już... A jednak nie, myślałem, że mam już Atalanta No nie, za dobry zespół, za dobry zespół na pewno Troszeczkę poczekaliśmy i właśnie stw zdobyliśmy fajny zespół Tak samo będzie tutaj, mam nadzieję Fatawu, dogadaliśmy pożyczenie na rok To dobrze, Silva No one nie wiem, też na 65 overall wydaje mi się, że nie będzie tam A jednak dla bramkarza no to wolałbym znaleźć klub, gdzie by grał od początku Kolejna oferta, LAFC, tam jest Hugo więc może nie, chyba, że zakończył karierę, nie wiem, ale wolę nie. STW został oficjalnie wypożyczony do właśnie Turcji. Na dwa lata na sumie. myślę, że może być na, właśnie na dwa lata. Ja nie wiem, ile będę tutaj trenował, sporting szczerze, sam nie wiem. Oferta transferu Sasuola, no, spróbujmy 14 to teraz, 14 milionów, a tutaj nie wiem. I 10 Na pewno się uda prędzej, czy później go sprzedać. Już od razu? Tak? To naprawdę co masz tak wygórowane ceny? Nie powiedziałbym. Restę to już jest fajna opcja. Widzę. 78. Overa, to już mi się 19 lat to będzie na pewno fajna opcja. To będzie na pewno fajna opcja. Jemu się kontrakt nie. On nie kończy się już kontrakt, więc nie wiem czemu tak szybko się wycofują te niektóre drużyny. Mam wrażenie, że to nie jest jakaś wygórowana jakby cena czy coś w tym stylu. I idziemy sobie podstawowym składem na ten mecz z Lones. Grywam 1-0. Geekers, ge geekers, nie wiem, chyba tak się... Nie wiem naprawdę Gickers. Będę mówił Gickers na niego, naprawdę nie mam pojęcia. Szczerze, jak, dokładnie jak się. Mam wrażenie, że tak Gekers powinno się. Nie wiem, nie wiem naprawdę. M muszę chyba to zobaczyć lepiej, bo jednak będzie moim napastnikiem przez minimum sezon, więc muszę jednak wiedzieć, jak się wymawia jego nazwisko poprawnie. Mam tę ofertę za Izraela. Wydaje mi się, że najlepiej mówić Wiktor na niego, wtedy będę mówił dobrze. Sevilla. No dobra, no to teraz 13,5. No wierzę, że już z Sevillą to się na pewno dogadamy. A tutaj 10,5 dajmy. To na pewno nie jest jakby wygórowana cena, mam wrażenie. Pontejo. No, czego chciałem pożyczyć? Nie wiem, ale ta, taka oferta mi się podoba. A czyli czy Portugalia to mi się podoba, więc może może znaczy tutaj pójść. A Stuttgart też mam wrażenie, że troszeczkę za mocny zespół. Jakby, jakby, dru, jakby druga liga niemiecka, to już tam bym prędzej puścił tego zawodnika. Nie mogę się dogadać cały czas ze sprzedażą Izraela. No nic, jeszcze możemy poczekać. No dajmy tutaj na przykład, nie wiem, dajmy okazję gry. Katamo na przykład, e, Fernandez może za bargancze, Neto może tutaj i i może Nazinio gdzieś tutaj powinien być. Jestem na Zinio, więc na Zinio może dostać szansę gry za Rubę na winagrę. I takim składem wyjdziemy na ten mecz. Szybka symulacja. 1-1. Fernandez trafił dla nas bramkę, więc fajnie, że wykorzystał swoją okazję gry. Kolejna oferty transferu. No dobra, więc zaoferujmy 13 milionów, tak? 13 milionów spróbujmy i 10 tutaj. Tak jest i... To samo może Bilbao Coś w tym stylu I tutaj 10 minimum no Zobaczymy, może, no to już powinno się chyba Powinniśmy się już dogadać w miarę Mam też końcowy raport odnośnie Werbrugena i No tak, wiem już, że rest to będzie zawodnik, którego będę chciał pozyskać Tylko muszę poczekać Na Zinio, czy ja na Zinio chciałbym wypożyczyć? Muszę sobie przypomnieć, czy ja na Zinio chcę wypożyczyć, czy nie Czy nie znaliście, czy nie? Chyba nie nie znaliście, dobra, więc możemy odrzucić to. Tak jest. Muniz, no jego bym wypożyczył, jego na pewno mógłbym wypożyczyć. I Klub Brycz to myślę, że jest zespół, który ma realne szanse na minuty. Ribeiro, Ribeiro nie chce sprzedawać, bo Ribeiro to jest nasz taki, jeśli nie mylę, rezerwowy na passion. tak jest, więc nie będę go sprzedawał. Bournemouth tutaj. Mam ofertę transferu Diomanda, ale na pewno Diomanda nie będę sprzedał. Diomanda to jest naprawdę świetny zawodnik. 20 lat, 80-owra, to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik. Mecz z Bournemouth teraz. Możemy wyjść tym składem. I wygrywamy 3-0, pięknie. Czy ogólnie ten pre-season był dobry, bo wygraliśmy dwa razy i, prze, i raz remis, chyba. Więc dobry pre-season, na pewno. Dogadaliśmy w końcu sprzedaży. Tylko poczekam jeszcze na Bilbao. Poczekam jeszcze na Bilbao. Wporzuczony został Pontelo. Pontelo do Aroki, czyli będzie dalej sobie grał w kraju, tylko że w słabszej drużynie, ale w drużynie, w której ma szansę grać jakiekolwiek minuty. Moreira, Fenerbacze za dobre. Fenerbacze jest za dobre. Muniz dogadaliśmy, super. Izrael, tak już mówiłem, czekam jeszcze na Bilbao. Poczekam jeszcze sobie na Bilbao. Jeszcze tutaj może zobaczyć, tak, Nazinho. Nie będę nic chciał, Moreira, Nottingham też mam wrażenie, że za mocny. Dobra, a więc yy... odrzucimy to, zaakceptujemy to. Dobra, więc zaakceptowaliśmy ofertę od Bilbao. Ja myślę, że już mogę złożyć też ofertę za Restesa. Więc tym się właśnie zajmiemy teraz. Tak jest, Restes to jest zawodnik, którego bym chciał kupić. Dlatego tego spróbujemy, najpierw, nie wiem, 30 minimum. Pewnie będą chcieli, zakładam, oferta wypożyczenia Moreira, No, Sasuna, już powoli, jakby no, to jest lepsze na pewno kierunek, byłby, ale dalej, nie jestem co do tego pewny. Co tych minut, jaki by otrzymywał, tam wypożyczony został w tym momencie Muniz. Jeszcze od tego jakaś inna wiadomość. Oferta SUGO Feynord Też nie wiem, naprawdę, też nie wiem. Tam się fajnie właśnie trafiło EsteW na do Turcji, bo trafił do zespołu, którym jestem pewny, że będzie na pewno grał. Izrael został sprzedany, a więc oficjalnie jest graczem nowym Bilbao, a my właśnie będziemy mogli teraz kupić sobie Restesa. eSugo, PSV. O nie, no nie mam. Myślę, że nie. Dogadać Restesa. 30 milionów, to super. A więc tak, i to może zaoferujemy mu przynajmniej tyle, tak, żeby na pewno miał podwyżkę, jednak, w tym nowym zespole, żeby on też personalnie wolał przejść. Brentford, nie. Czy ja chciałem wyproszyć tanlogo, tanlongo? Tan nie wiem, a, a w ogóle to nie jest oferta, wykorzystania, tylko transferu. Restes akceptuje pięknie, a więc mamy nowego golkipera, To jest świetny bramkarz. To jest bramkarz, który już teraz jest dobry i nawet w przyszłości może stać się jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Więc to jest, wydaje mi się, świetny transfer dla nas. Jeszcze tam mamy jedną rzecz. oferta że. Nie, Katama akurat chcemy zostawić, tak. Katama chcemy zostawić na pewno. A więc mamy nowego bramkarza. No i ten skład wygląda naprawdę bardzo dobrze. Pinto, tutaj i tutaj za Sylwę. Restes. No i zostało nam pewnie nie za dużo pieniędzy. Zakładam, 27 milionów. To zakładam, że te przyszłe pieniądze z tego Pre Season, ten Pre -season. A więc w takim wypadku Ruben Winagre będzie wystawiony na listę transferową. I spróbujemy zdobyć jakiegoś dobrego, w miarę młodego, lewego brońca. W taki sposób to spróbujemy rozegrać. Skoro właśnie mamy pieniądze, to. Warto próbować tutaj. Już właśnie myślę, że mogę poszukać jakichś takich tutaj zawodników po tych mniejszych, może powiedzieć, ligach. Ten odcinek, właśnie wiedziałem, że będzie głównie przeznaczony na to, żeby jednak robić właśnie transfery, no bo tak to zwykle robi na początek sezonu. Liga belgijska. Ten mayor, wydaje mi się, że właśnie może być opcją. Mam wrażenie, że to on już właśnie w poprzednich FIFA też, żeby był, jakby, jako taka opcja dobra, że on się w miarę dobrze rozwijał. Championship Ten Megoman, ale wątpię, że on będzie na tyle dobry. Wątpię, że on może mieć ponad 70 overalla No, chciałbym za który ma minimum 70 kilka. Może być overalla Barko, no, Barko może być opcją na pewno. Valentin, Barko może być opcją. Christensen, no czemu nie? Milos Kerkes, on może być opcją. Możemy iść dalej do kolejnej ligi. Teraz Liga Francuska chyba. Tak, będzie to Liga Francuska. Awatara, możemy go dodać. Dobra, więc tutaj mamy to zrobione. Idziemy dalej. Teraz Bundesliga. Louis Hall, no Lewis Hall może być opcją na pewno. Mogę też potencjalnie się wahadłowych na przykład też poszukać. Na przykład myślę, że też mogłaby to być, być spoko opcja. Idziemy dalej. Kolejna liga, teraz włoska liga będzie. Koraza, no dobra, też możemy go dodać. Torgu też, kolejny zawodnik, którego dodamy. Wilson Ans, to też zawodnik, który jest rzeczywistości graczem City, ale on chyba tam jest wypożyczany. No ale to, to na pewno je, może być ciekawa opcja. ekstra klasa, wątpię, że tam będzie jakiś lewy obrońca tyle dobry. La Liga, to pewnie będzie ostatnia liga, którą. No, Baldy jest oczywiście poza zasięgiem, jest super lewym obrońcą, ale, ale za drogi, na pewno. Udodzi też zdecydowanie za drogi. Aleks wale? No, wale i wale. Może nie. Wątpię, że. Nie wiem, wydaje mi się, że może nie być aż, aż tak dobry. Może mieszkałem przed. Nie wiem. A dobra, Szwajcarzkę też zobaczę, ale właśnie turecka liga. Tam może potencjalnie kogoś zdobyć, wydaje mi się. Może nie zdobyć, a ktoś tam może być ciekawy. Ale to taki właśnie jeden zawodnik w tej lidze, tylko że on jest troszeczkę starszy. I nie wiem by to wyglądało finansowo. Czy on jest jeszcze starszy? On jest jeszcze starszy. Może Do 25 dajmy. Chyba, że on zmienił zespół. Możliwe, że on zmieni zespół. Bo wątpię, że ma 26 lat. Tak, on pewnie zmienił zespół. No chodziło mi o Kadjioglu, ale właśnie pewnie Kadjioglu... Zmienił zespół, zakładam. Tak jest, casual jest zapalił, no a wątpię, że właśnie będziemy w stanie finansowo sobie na niego pozwolić, więc jeszcze wahadłowi, tak, jeszcze wahadłowi na szybciutko zobaczyłbym. Więc w sumie, no może tutaj w miarę tam radę to łatwo zobaczyć, dajmy to 121 właśnie wahadłowych. Jeszcze raz muszę to zobaczyć, dobra, dobra. Teraz mamy to i wahadłowi będą. Czy mogę dodać sobie w taki sposób to? Czy będzie jednak za dużo tych opcji? Nie, nie będzie za dużo tych opcji, więc możemy to miarę tak na szybciutko dość. Hugo bueno może być opcją. Alvaro Fernandez, on jest też yy, potencjalnie. Patrzę to właśnie zawodników, którzy wydaje mi się, że mogą być dobrzy naprawdę. Że mogą właśnie mieć potencjał dość duży. Luka myślę, że on może mieć. Tom Roton, niedawno chyba przeniósł się do jakiegoś innego zespołu niemieckiego. Dobra, więc mamy wszystko już, co chciałem. No i teraz musimy kontynuować ponownie. Ten pierwszy mecz z pewnie będziemy już mogli teraz zaczynać, choć Moreira, nie Monaco dalej za mocny zespół. No jeśli nie znajdę nic, no to w miarę jakiś zespół tam, no nie wiem, podczas, no pod koniec mórz jakiś zapewnie. Bragancia do United? Nie, nie będę sprzedawał Daniela Braganczy. Zasługo do Fenerbaczy No dalej. Troszeczkę mam wrażenie, że za, za dobry zespół. rubem Vinagre. Możemy właśnie potencjalnie. Zobaczmy. Zobaczmy za ile go damy radę sprzedać. Fajnie byłoby, choć w sumie nie. Chyba, chyba te 9 milionów to troszkę za dużo, więc pewnie odrzucą szybko. Tak się bałem właśnie, że troszkę przecenię go, ale mamy Sasuolo teraz. Sasuolo daje na 7,5, a tutaj 4,5 może. Sługo Torino. Blisko, ale dalej nie wiem. Jakby dalej, dalej troszkę mnie to nie mam wrażenia. No, nie jestem w 100% przekonany jeszcze o tego. Teori, to, że Torino właśnie byłaby to, ta najlepsza opcja. Famalikał z naszymi rywalami. No i zobaczmy, jak sobie poradzimy w tym pierwszym meczu tego sezonu. Skład mam naprawdę fajny, podoba mi się. jeszcze Szyłość tutaj będzie upgrade na lewej obronie. Szybka symulacja i wygrywam 4 -0. Pięknie. Wiktor z dubletem, Bragancza i Drinkał po jednej bramce. No, w miarę ten sezon powinien wyglądać tak, że z wszystkimi. Drużynami sobie powinniśmy radzić dobrze. Jedyne drużyny, które powinny nam sprawiać problemy, to ewentualnie Witoria Gimaresz, ewentualnie Braga, no i Benfica, oczywiście, i Porto. A resztę zespołu powinniśmy pokonywać w miarę łatwo. Mam nadzieję. Naprawdę, no proszę, go, Braga. No, właśnie, powiem tak. To już wydaje mi się, że jest fajna opcja, bo wydaje mi się, że jakby. Szczerze, wydaje mi się, że dodanie Sługo do Bragi to nie jest ich mega wzmocnienie jakieś bardzo, a fajny jest jakby ten pomysł zostania, jakby jestem fanem wypożyczania zawodników do tego samego kraju, jakby czy to ta sama liga, czy to na przykład liga niżej, no ale ten sam kraj, żeby może być grał cały czas i rozwijał się na tym właśnie, może być w tym futbolu, żeby, jakby bardziej się poznał ten futbol portugalski, żeby tutaj cały czas grał, więc ta opcja mi się podoba, ta opcja mi się podoba. Bo to nie jest według mnie jakieś wzmocnienie ich, a ta to, to opcja mi się podoba. Za dużo jednak dla Sassuolo, za winagrę. no dobra. Teraz mam Bolonie. czyli Bolonii zaoferujmy ma no maksymalnie 7 milionów, tak jest. A tutaj nie wiem, troszeczkę więcej, tak? Troszeczkę tylko więcej. Kolejny będzie z Estoril. Od razu rozmowy z czy naprawdę? Aż, miałem wrażenie, że to nie jest jakoś dużo. Ruben, Vinagre były gracz... Na Evertonu, więc Leeds United no, mogą zgarnąć gościa, który już grał w Anglii. Możemy tutaj wypożyczyć tego mi się, Wydaje mi się, że Demir Sportu może być zespół, w którym on realnie może być podstawowym bramkarzem, nawet, więc więc to zrobię. Więc to zrobię. Winagra do Crystal Palace. Poczekam na to, co z Leeds będzie. Leon też za mocny. Muszę właśnie uważać, tam widziałem, że Meyer. Jest jakiś inny zespół nim zainteresowany, no ale jeszcze nie wiem, właśnie, którego lewego obrońcy będę chciał w ogóle pozyskać. Szybka symulacja tego meczu i wykrywam pięknie: bragancza i Trinka z bramkami, a więc zaczynam dobrze. Benfica myli się i tracą punkty z arołką, już więc to jest dość niespodziewany, bym powiedział. Dogadaliśmy sprzedaży do Leeds, to super, więc to zrobimy, a Crystal Pass odrzucimy. Moreira, Las Palmas, no i to wydaje mi się, że jest fajne miejsce. Las Palmas wydaje mi się, że miejscem, gdzie Moreira może naprawdę się rozwijać. Wydaje mi się też, że Hiszpania, Portugalia też jakby dobry kierunek, myślę, że dla niego to jest To mi się podoba Silva dogadaliśmy wypożyczenia, to super Tutaj też dogadaliśmy wypożyczenia i eSugo do Galatasaray też troszeczkę za mocny zespół. Chyba eSugo To będzie jeden zawodnik, który jeszcze właśnie, którego chcę wypożyczyć, a jeszcze nie znalazłem dla niego takiego Super ryby zespołu, Monca, no i Monca to jest taki zespół, który no nie wiem, jeszcze poczekam, bo jeszcze mamy czas, jeszcze mamy czas, więc poczekam. Sprzedany został Ruben Winagre, więc no krótko mówiąc potrzebujemy jak najszybciej nowego lewego brońcy, tego właśnie jeszcze nie mamy, tego lewego brońcy. Męsień Gladbach też odrzucę. Na ten mecz z Arołką, no nie wiem, właśnie szczerze, myślę, że dałbym właśnie na Zinio, tak? Tak, właśnie tutaj da. Zaufam na Zinio, jemu dam szansę gry w tym meczu z Arołką. Arołka zabrała punkty z Benfica, ale nam nie zabiorą. Edwards z dubletem, trinkał z jedną bramką. Hulman, niestety, kończy ten mecz czerwą kartką, więc jego nie będzie na następne spotkanie. Mam dużo wiadomości, czyli przyszły raporty na pewno tak jest. Nie wiem, czy to wszystkie, ale przyszły. Przez chwilę przeczytałem, że Silva został sprzedany. Miałem mówić jakim cudem, on został sprzedany, ale to jest wypożyczony na szczęście. Dobra, więc czy mamy wszystkie raporty? Zobaczmy czy wszystkie raporty właśnie są, czy tam kogoś nam brakuje potencjalnie. Brakuje nam niektórych zawodników. No dobra, więc poczekajmy. Kasa pija przed nami. Wypożyczenie pewnie. Tak, jest. Silva wypożyczone do Demir Sporu do Turcji. Wy, wyjeżdża tutaj na miesiąc. Na miesiąc, na rok oczywiście. A Moreira wyjeżdża na rok do Las Palmas. Czy dostajemy te raporty? Chyba już nie dostajemy tych raportów. Pewnie Meyer odszedł do Benfica, do, do naszego rywala. No dobra, ale widzę, że już tutaj są, są tutaj ciekawsze opcje na pewno. Na przykład Milos Kerkes byłby fajną opcją bardzo. Ile mamy tych pieniędzy? Jeszcze raz? Trzydzieści 37 milion. Dobra, więc Milos Kerkes jest do zdobycia. Milos Kerkes jest do zdobycia, dlatego spróbowałbym właśnie, czy damy radę. Zobaczymy. Zobaczymy właśnie, czy damy radę go kupić, czy nie. Może powinienem w sumie też dać ofertę za innego. A w sumie zobaczymy za chwilkę. Pogadaliśmy o innych już graczach też, dobra. No właśnie, tutaj o tych między innymi Milos Kerkes na przykład. 8 godzin do końca, Gekers tam ogólnie Wiktor. Nie ma szans, że on pójdzie do Benfiki, nie ma szans. Możecie sobie pomarzyć o tym, żeby Wiktor do was poszedł. W ogóle mnie właśnie dziwi, No znaczy w sumie może dalej być sprzedany, ale dziwi mnie, że Wiktor nie został jeszcze właśnie w rzeczywistości kupiony przez kogokolwiek. Pogadaliśmy zakupu, tylko to jest 30 milionów, to jest ledwo co co to styknie, no ale spróbujmy to zrobić. Potrzebna będzie taka leciutka obniżka. Nie chcę za dużej tej obniżki, żeby, żeby nie był czasem zły na czy coś w tym stylu. Edward też nie będę go sprzedawał. Sługo, Powiem tak, no tak jak już lepsze zirona niż, niż Nizeb, więc no już zaakceptujmy. 6 godzin do końca. 5 godzin akceptuję a Czy tam radę finansowo to zrobić? Niestety nie. Niestety nie, a więc to nie będzie milion kerkes, ale jeszcze możemy innego zawodnika tam ściągnąć. A więc będzie to. Kotas poszukamy. Może to być e... Nets. Luka. Lukanec mógłby być. Lukanec albo Barko. Barko jest dużo tańszą opcją. No nie jest jakoś dużo tańszą opcją, ale. Znaczy w sumie od 1521, A tutaj byłoby od 15 21 też. Więc powiem tak, zaoferuję. Może nie, zło, złożę tak. Złożę oferty za obydwu i zobaczymy co się wydarzy. Kogo, jakiego właśnie zawodnika zgarniemy? Jakie, znaczy ja, z jakim się zawodnikiem bardziej dogadam łatwiej? A, w sumie, zna znaczy bardziej z klubem. W sumie najpierw musimy się dogadać. No a potem, jak się dogadamy, to ja już zajmę się tym kontraktem, żeby podpisać. SUGO oficjalnie odchodzi na wypożyczenie do Girony. 3 godziny do końca. A my zakupy oba, i oba są na podobnej cenie, bardzo. Nie mam pojęcia, który transfer zrobić, szczerze. Wydaje mi się, że jednak Net, bo jednak jak oba są takie, jakby ceny są podobne, NEC jest jednak na obecną chwilę lepszym graczem, więc wydaje mi się, że tak. I ja za, będę negocjował. Pewnie zaoferuję mu 20 tysięcy i powinien się zgodzić, mam wrażenie. No będzie kluczem zawodnikiem, tak, będzie naszym podstawowym graczem na pewno. 5 lat, tak jest. Ignorujmy klauzulę i no tak, już wiem, ja bym mu zaoferował, bo czy tutaj będziemy w stanie właśnie zrobić ten transfer, czy nie? Czy to Nie, to już jest chyba wliczone. Tak, to już jest na pewno wliczone, tak, to jest na pewno wliczone, więc tak. 20 tysięcy na pewno i mamy to, a więc Nec jest nowym graczem w Sportingu. Myślę, że zrobiliśmy dobre dwa ruchy, wzmocniliśmy, te, wzmocniliśmy właśnie te najsłabsze nasze punkty, dlatego wydaje mi się właśnie, że możemy powiedzieć, że zrobiliśmy dobrą robotę tutaj. A więc no mamy tutaj jeszcze te 15 milionów, ale no nie widzę aby sensu cokolwiek robić już, chyba że no nie wiem, coś wzmocnić. Lepszy środkowy obrońca mógłby się części, no nie wiem, myślę, że jednak nie będę tutaj nic robił. Ewentualnie oczywiście w zimie coś będziemy mogli potencjalnie zrobić. Tu już te 3 godziny nie będę już nic robił myślę. Przejdziemy sobie dalej i właśnie tak wiem, jeśli będę coś potrzebował, no to może i to zrobię, ale, ale zrobię to może właśnie dopiero w zimie. No i mamy ostatnią godzinę. I okienko transferowe oficjalnie zakończone. Będziemy tutaj mieli od razu mecz z Kasapija, ale to będzie następny odcinek. Ja sobie też poza odcinkiem tak w ogóle poprzedłużam kontrakty z zawodnikami, którym się kończą, zaktualizuję plany rozwoju, tutaj pewnie też plany treningowe zrobię, więc te wszystkie rzeczy zrobię poza odcinkiem, a teraz już będę kończył. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!